Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Do omówienia z materiałów w Cycles pozostały nam już tylko dwa shadery, znaczy Add oraz Mix. Są to shadery, które same z siebie nie nakładają na materiał żadnego koloru, chociaż za chwilkę zobaczymy, jak to wygląda. Dodajmy sobie eksperymentalną scenę, na tą scenę wstawię kostkę i tę kostkę obejrzymy, co też można z nią zrobić, korzystając z tych dwóch shaderów. Przełączę się do sceny konfigurowanej pod Cycles, zobaczmy, jak na renderze wygląda ta kostka, no i teraz możemy z nią zacząć pracę. Dodaję do tej kostki materiał, który jest zwykłym materiałem typu Diffuse. Wiemy, że ten materiał to jest najbardziej podstawowy materiał w Cycles i ten materiał można mieszać lub też dodawać, łączyć z innymi materiałami. Zrobię zatem kopię tego materiału i ustawię w pierwszym rzędzie kolor czerwony, dokładnie kolor czerwony. Następnie drugiemu materiałowi ustawię kolor zielony. W tym momencie mamy materiał, który ma maksymalną składową R oraz drugi, który ma maksymalną składową G, odpowiedzialną za kolor zielony. No i teraz, jeżeli każdy z tych materiałów podłączy do wynikowego noda, to będę miał kostkę czerwoną albo kostkę zieloną. Chciałbym teraz pokazać, w jaki sposób działają nody, które są w grupie shaderów i które nazywają się Mix oraz Add. Są to dwa zupełnie różnie działające nody i wydaje się, że działanie tego noda Add jest dosyć proste, natomiast działanie noda Mix jest dosyć skomplikowane. Więc zobaczmy może, co będzie, jeżeli na początku dodam kolor czerwony do koloru zielonego. Dodaję te dwa kolory i w efekcie otrzymuję elegancki kolor żółty. Można to wyjaśnić w ten sposób, że to dodawanie shaderów robione za pomocą noda Add działa w taki sposób, że mam na początku kolor, może to narysuję tutaj, na początku mam kolor F, to jest składowa czerwona w tym przypadku, to jest ten mój kolor tutaj, znowu dodałem, zdaje się, jakiś driver, momencik, tutaj też, delete driver. Następnie mam składową, która wynosi 0, to jest kanał zielony i następną składową odpowiedzialną za kanał niebieski. To jest ten pierwszy kolor. Drugi kolor ma składową, która wynosi 0 dla czerwieni, maksymalna wartość symbolizowana przez literkę F dla zieleni i później kolor niebieski w ilości 0. Tak jak mamy tutaj RGB, mamy 0, 1, 0. Rysuję tutaj F tak naprawdę. No, powinienem napisać jedynkę, żeby to było wszystko dokładnie tak, jak powinniśmy to widzieć, więc poprawię. Proszę o chwilę cierpliwości. I teraz ten nasz shader add robi zwykłą sumę, a więc dostaje 0, 1, 1. Ten kod tutaj to jest maksymalna ilość czerwieni plus maksymalna ilość zieleni i plus 0 koloru niebieskiego. W związku z czym po zmieszaniu tych wszystkich trzech kolorów dostaje kolor żółty. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało w przypadku noda o nazwie Mix. Podłączam wejścia zielonego i czerwonego i patrzymy, jak to wyszło. Dostaje również kolor żółty, należało się tego spodziewać, z tym, że ten kolor żółty jest troszeczkę niestety ciemniejszy. Jeżeli miałbym tutaj jeszcze podłączony raz ten nod o nazwie Add, w tym momencie zobaczymy, że jest pewna różnica w jasności tych kolorów, co znaczy, że kolor żółty otrzymany z Add jest jaśniejszy, a z Mixa niestety jest ciemniejszy. No i teraz, gdybyśmy chcieli uzyskać taką samą wartość koloru, miksując kolor czerwony i zielony, i chcielibyśmy mieć taki sam żółty jak z noda Add, należałoby zwiększyć wartości kanałów tutaj. Widzę, że tu też driver jakiś mi się wstawił, usunę te drivery. Przypadkiem nacisnąłem klawisz F i to niechcący wstawiło drivery. No więc wracamy do tematu. Aby uzyskać z Mix Shadera takie samo natężenie kolorów jak z Add Shadera, należałoby tych kolorów zmieszać po prostu więcej. Nie mogę ruszać tego parametru factor, ponieważ factor w nodzie Mix określa, ile każdego koloru mieszam. Ponieważ teraz mam wartość 0,5, oznacza to, że każdego z tych składowych kolorów mieszam dokładnie porówno. Czyli połowę biorę czerwieni, połowę biorę zieleni. Jeżeli wziąłbym, ustawił na przykład, powiedzmy sobie, wartość 0,1, to by oznaczało, że biorę jedną część tylko tego czerwonego, a 9 części zielonego, ponieważ sumuje się ten faktor do jedynki. Oczywiście faktor mogę wpisać 2, dostaję wtedy 2 razy więcej zielonego niż czerwonego, a czerwonego jest 0, więc ten zielony zaczyna wręcz świecić. No ale to jest już lekkie przesterowanie barwy. Tak czy inaczej, jeżeli mam tutaj wartość 0,5, dostaję ciemny kolor żółty, a z mojego noda Add dostaję jasny kolor żółty. Aby za pomocą Mix Shadera uzyskać takie samo natężenie koloru, musiałbym te kolory zmieszać w większych ilościach niż teraz. Powiedzmy sobie, że intensywność każdego z tych kolorów, czerwonego i zielonego, wynosi teraz 1, ponieważ mam jedynkę przy każdym ze składników. W związku z tym ten kolor, który stąd wychodzi, ma ustawione oba te kanały na 1,1.
Natomiast tutaj biorę tylko połowę każdego koloru, a więc tak naprawdę tutaj wychodzi kolor, który ma ustawiony w kanale czerwonym 0,5 i w kanale zielonym 0,5. Aby uzyskać jedynkę w obu tych kanałach, muszę te dwa kanały przestawić na wartość 2. I to jest rzadko spotykana własność shaderów, która pozwala stworzyć kolor bardziej czerwony niż 100% czerwień. Tak samo można zrobić kolor bardziej zielony niż 100% zieleń. Niemniej jednak po zmieszaniu takich dwóch składowych, każda z nich wchodzi z czynnikiem 0,5, a więc z tego kanału równego 2 czerwonego dostaje wartość 1, z tego zielonego równego 2 dostaje wartość 1 i w efekcie mam żółty kolor o natężeniu 1,1. Oczywiście Add Shader w tym momencie będzie jeszcze bardziej jaskrawy, ponieważ on teraz miksuje dwójki tutaj, a nie jedynki, no ale to już jest taka przypadłość tego koloru. Możemy oczywiście sprawdzić, co by się działo, gdybyśmy zmiksowali sobie coś takiego jak trzy kolory. Możemy oczywiście się przekonać, że dostaniemy w efekcie kolor biały. Dodam tutaj jeszcze jeden kanał koloru, który ustawię sobie na wartość 1 w kanale niebieskim. Tutaj zrobimy wartość 0. Przywróćmy te kolory do standardowej postaci, tak żeby mieć porządek na scenie. No i teraz tak. Mam czerwony o kodzie 100. Mam zielony o kodzie 010 i mam niebieski o kodzie 001. Jeżeli teraz dodam te dwa kolory do siebie, to otrzymam kolor żółty. To już sprawdziliśmy i tak rzeczywiście jest. Mogę go tutaj wyświetlić. Teraz jeżeli do tego żółtego koloru dodam jeszcze kolor niebieski, to otrzymam, zapewne już wiadomo, elegancki kolor biały. Jest to full biały kolor, ponieważ wszystkie barwy zsumowane, czy też wszystkie kolory podstawowe dają w efekcie kolor biały. Jeżeli się przyjrzycie swojemu monitorowi z bardzo bliska, tam będą malutkie piksele, które mają właśnie takie trzy barwy podstawowe. Ich suma daje w efekcie kolor biały. Można to sprawdzać oglądając ten obszar obrazu przez silną lupę. Teraz, aby uzyskać taki sam efekt za pomocą Mix Shadera, trzeba oczywiście w tym samym wzorze zmiksować kolory. Więc zróbmy coś takiego. Te dwa odsunę w dół, żeby nie przeszkadzały. I teraz użyjmy naszego mix, aby zacząć miksowanie. A więc tworzę pierwsze połączenie, potem drugie i teraz dodaję go do kolorów. No i to, co dostałem, to jest kolor niebieski. Zupełnie trochę bez sensu wyszło. Oczywiście, jeżeli się dobrze zastanowimy, to zrozumiemy, dlaczego tak jest. Proszę uważnie popatrzeć. Na początku biorę sobie jedną część koloru czerwonego i jedną część koloru zielonego. Tak to wygląda. Następnie dostaję z tego kolor żółty i ten kolor żółty miksuję z kolorem niebieskim, ale biorę tego koloru żółtego tylko 0,5, czyli połowę jakby, a połowę niebieskiego. W efekcie dostaję kolor, w którym ten niebieski jest w większym składzie, czy też w większej ilości niż każdy z tych dwóch składowych tutaj. Aby uzyskać kolor biały, musiałbym wziąć tych składowych dwa razy więcej, ewentualnie przesunąć faktor tutaj na 1/3 w kierunku koloru żółtego. Może zróbmy to. Jeżeli dam tutaj 0,33, dostaję neutralny kolor szary, który nie jest zbyt jasny, ale wystarcza. No a żeby uzyskać tutaj z faktorem 0,5 jakiś dobry kolor szary, musiałbym tutaj ten kolor podbić do wartości. No i teraz właśnie ile? Ustawmy 2, żeby się przekonać, że to niekoniecznie musi działać. Tutaj również ustawię 2, moment. No i dostaję elegancko kolor biały. Z tym, że myślałem, że nie będzie działało, dlatego że tutaj mam wartość 2, tutaj wartość 2, tutaj wartość 1. Po zsumowaniu jakimś takim dziwnym wydawało mi się, że to nie zadziała, ale działa. Jeżeli sobie rozpiszemy te wszystkie składniki, to zauważymy, że tak naprawdę te wartości, które tutaj miksuję, lądują w wyjściu tego koloru z siłą 1. Dokładnie taką samą, jaką mam tutaj. Tutaj jest 1 na niebieski, a tutaj dostaję pojedyncze na kolor żółty, a więc jest tego typu sytuacja. Jeżeli domiksuję jeszcze jedynkę w równym stopniu, dostaję elegancki szary kolor. Mam nadzieję, że to wyjaśnia mniej więcej, jak działają te shadery. No i teraz być może kogoś zastanawiało coś takiego, że nie ma shadera, który nazywałoby się Substract. Jak odjąć od siebie dwa kolory? To jest pytanie, które czasami się pojawia na różnego rodzaju forach, chociaż ja osobiście nie widziałem, tylko teraz tak na szybko to wymyślam. No więc zróbmy tak. Ustawmy sobie kolor biały, elegancki. No i teraz załóżmy, że chcielibyśmy od tego białego koloru odjąć jakiś kolor, na przykład zielony. Jak to zrobić? Oczywiście nie mamy shadera, który nazywałoby się substract, ale możemy użyć shadera dodającego do odjęcia koloru. I to jest kolejna cecha shaderów związanych z kolorem, ponieważ te shadery są dość odporne na przesterowanie pewnych wartości. Jeżeli wezmę taki czerwony i wpiszę na przykład tutaj 2, to dostaję dalej kolor czerwony. Jest on oczywiście bardziej intensywny i to jest w porządku. Natomiast jeżeli wpiszę tutaj 0, dostanę kolor czarny.
Mogę nawet wpisując zamiast 0 wpisać wartość minus 1, powodując, że mam odjęcie koloru czerwonego od czegoś, co było wcześniej czarne, w związku z tym w efekcie dostaję również kolor czarny. Widzę natomiast pewien ciekawy artefakt, takie zjawisko, że światło, które odbija się od tego cuba, zabarwia podłoże na kolor taki niebiesko-zielony, to jest cyjan. To jest efekt odjęcia czerwieni od zwykłego białego światła, które tutaj na tej kostce się rozprasza. Natomiast w efekcie widzę kolor czarny, dlatego że jego intensywność jest bardzo mała. Jeżeli teraz mam kolor biały tutaj, to ten kolor czarny mogę zmiksować z tym kolorem białym, uzyskując jakiś kolor pośredni. To jest właśnie odejmowanie. Jeżeli teraz połączę te dwa kolory, dostaję elegancki kolor zielony, dlatego że mój kolor biały, czyli kolor, który ma wszystkie składowe równe 1, 1, 1, nagle spotkał się z kolorem, który ma składową czerwoną równą minus 1. A więc następuje dodawanie w formie minus 1, 0, 0. W efekcie dostaję kolor o składowych 1, 1, a tam gdzie jest czerwony, mam wartość 0. To powoduje, że otrzymuję kolor pochodzący ze zmieszania zieleni z błękitem, a więc cyjan. Wykorzystując tą własność, można pracować na kolorach tak, jakbym je dodawał lub odejmował arytmetycznie, co znowuż jest dosyć ciekawym rozwiązaniem i pozwala uzyskać ciekawe efekty. Oczywiście my wiemy, że ten mix shader, którego tutaj przed chwilką miałem, służy do określania tak naprawdę składowych różnego rodzaju. No i pierwsze jego zastosowanie pokażę w tutorialu na temat tego, jak zrobić takie fotorealistyczne szkło. Ale do tego zapraszam już w kolejnym, że tak powiem, odcinku, a tymczasem kończę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.